Witam Państwa bardzo serdecznie na programie towarzyszącym, na spotkaniu towarzyszącym wystawie Żolnoj Węgierska Secesja, którą jeszcze do 2 lipca możemy oglądać w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury, parę pięter pod nami. Gorąco Państwa zachęcam do zobaczenia tej wystawy. A dzisiaj jest mi bardzo miło przywitać panią dr Bożenę Kostuch, która wygłosi wykład o takim tajemniczym tytule Ceramik ma w sobie coś z naukowca i hazardisty. Pani Bożena jest kustoszką w Muzeum Narodowym w Krakowie w dziale rzemiosła artystycznego, a być może znają ją Państwo też z publikacji Kolor i Blask dotyczącej ceramiki architektonicznej w Krakowie i w Małopolsce. Tak więc bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i oddaję Pani głos. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że tylu z Państwa przyszło na wykład mimo tak pięknej pogody. Właściwie każdy chyba miałby ochotę posiedzieć sobie w ogródku i wygrzewać się w słońcu, ale ceramik, naukowiec, hazardzista również może wzbudzić nasze emocje i myślę, że spodoba się Państwu prezentacja, którą przygotowałam. Przyznam, że gdy przygotowywałam się do naszego spotkania, zastanawiałam się, w jaki sposób przedstawić ten temat, ponieważ o ceramice z przełomu XIX i XX wieku moglibyśmy mówić bardzo długo i bardzo dużo. Właściwie moglibyśmy tu siedzieć i opowiadać sobie o tym, no, przez wiele godzin, dlatego postanowiłam zrobić taki trochę subiektywny przegląd ceramiki, tych wyrobów, które wówczas powstawały. Secesja kojarzy nam się chyba wszystkim z płynnymi formami, z dekoracjami roślinnymi, takimi niezwykle efektownymi, z kwiatami, ptakami. Jest też oczywiście secesja wiedeńska, bardziej zgeometryzowana, ale w przypadku ceramiki pojawia się również zupełnie inny nurt. Ceramika dekorowana za pomocą środków technicznych, za pomocą szkliw, coś zupełnie innego niż było do tej pory robione w ceramice europejskiej. Wpływ na powstanie tego trzeciego nurtu, można tak w ten sposób powiedzieć, ceramiki, miała oczywiście ceramika dalekowschodnia, chińska, japońska, gdzie tego typu sposoby dekorowania wyrobów ceramicznych znane były i stosowane były od wieków. Mistrzowie wschodniej ceramiki cieszyli się wielkim poważaniem i te wyroby pokazywane podczas wystaw światowych w Paryżu tak wpłynęły na garncarzy, na ceramików francuskich, że postanowili oni również rozpocząć próby technologiczne, aby otrzymać podobnie dekorowane naczynia. Te słowa, które zawarłam w tytule swojego wystąpienia, wypowiedział rok po śmierci wybitnego francuskiego ceramika Ernesta Chapleta, jeden z krytyków francuskich. Były to słowa niezwykle chwalące jego twórczość, piękno jego naczyń. Twierdził, że w ceramicznym piecu dochodzi do jakiegoś niezwykłego misterium, a ceramika jest taką sztuką, która jest bardzo bliska natury i właściwie z natury się wywodzi. Jeśli mówimy o odrodzeniu rzemiosła artystycznego i sztuk użytkowych w XIX wieku, to myślimy przede wszystkim o Anglii. Natomiast w przypadku ceramiki na pierwszym miejscu trzeba postawić Francję. To właśnie we Francji dokonał się ten wielki przełom i we Francji zaczęto tworzyć nowe rodzaje ceramiki. Ceramika stała się sztuką, już nie była tylko rzemiosłem, a artyści cieszyli się wielkim poważaniem. Ich wyroby były bardzo popularne, bardzo często opisywane i zachwycano się ich pięknem, pięknem prostoty kształtów, a także właśnie pięknem dekoracji. Ernest Chaplet uznawany jest za takiego, można powiedzieć, jednego z ojców tej nowoczesnej ceramiki francuskiej. On pracował przez kilkadziesiąt lat w różnych wytwórniach ceramiki
i jak pisano, po wielu, wielu latach prób uzyskał takie szkliwa, jakie znane były właśnie z ceramiki chińskiej. I kolejny francuski krytyk napisał, że pan Chaplet po 30 latach specjalnych studiów zdobył całkowitą kontrolę nad tym kapryśnym materiałem i najwyraźniej, jeśli chce, to może na jednym naczyniu uzyskać najbardziej nieoczekiwane i przeciwstawne efekty kolorystyczne. I właśnie Chaplet rozpoczął dekorowanie swoich naczyń techniką szkliw spływających, szkliw zaciekowych, szkliw na bazie miedzi, które wypalane były w ogniu redukcyjnym, a także, czyli bez dopływu tlenu, a także z dopływem tlenu i w związku z tym uzyskiwał właśnie owe przeciwstawne efekty dekoracyjne. Ponieważ, jak wiemy, miedź poddana działaniu tlenu przybiera kolor zielony, czy tak jak na ceramice turkusowe. Natomiast wypalanie bez dopływu tlenu pozostawia ją w kolorze czerwonym. I właśnie takie efekty udało się Chapletowi uzyskać. Kolejnymi ceramikami, których pracę chciałabym pokazać, byli, jak Państwo widzicie, Auguste Delarche oraz Jean Carrier, kolejni pionierzy tego rzemiosła i tej sztuki we Francji. Delarche pochodził z takiej zamożnej rodziny właścicieli tkalni z Beauvais, natomiast sam interesował się ceramiką. W 1887 roku nabył, czy otworzył własną pracownię w Paryżu i tam oddał się właśnie eksperymentom, chcąc otrzymać właśnie rozmaite dekoracyjne szkliwa. Jego naczynia miały często proste formy i pokrywał je tymi dekoracyjnymi szkliwami, ale także chętnie stosował motywy zaczerpnięte ze świata roślin, ze świata zwierząt, takie dekoracyjne, można powiedzieć, aplikacje, do tego właśnie te grubo nakładane szkliwa. Natomiast Jean Carrier był z wykształcenia rzeźbiarzem i również pod wpływem wystawy ceramiki japońskiej na wystawie światowej w Paryżu w 1878 roku postanowił zacząć tworzyć ceramikę. I robił naczynia o właśnie takich bardzo prostych, można powiedzieć wręcz zgrzebnych formach, naczynia z kamionki, na które nakładał szkliwa różnokolorowe. Te szkliwa sobie swobodnie spływały, w pewnym momencie zastygały i każde naczynie miało indywidualną dekorację. Mimo że miały takie same, identyczne formy, to zawsze były naczyniami unikatowymi. On pokazał te swoje wyroby w roku 1892, wzbudziły wielki zachwyt. No niestety nie było mu dane dłużej kontynuować eksperymentów, gdyż 2 lata później zmarł. A tu kolejny znakomity ceramik francuski, Pierre-Adrien d'Alpayrat i kolejna praca wspomnianego już Chapleta. Chaplet między innymi po 3 latach eksperymentów otrzymał szkliwo Sang-de-Bœuf, czyli bycza krew, szkliwo, które było znane w Chinach już od wielu wieków. W Europie dopiero otrzymano właśnie pod koniec wieku XIX. Chaplet stosował je zarówno na porcelanie, jak i po pewnym czasie także na kamionce. To było szkliwo trudne do otrzymania, również szkliwo na bazie miedzi, które charakteryzowało się takim głębokim czerwonym kolorem i drobnymi fioletowawymi kropeczkami czy kreseczkami nierównomiernie rozłożonymi na powierzchni naczynia. Kolejnym znanym ceramikiem francuskim z tego okresu był Alexandre Bigeot, również z wykształcenia nie ceramik, ale nawet nie artysta, lecz chemik i fizyk, który założył wytwórnię ceramiki i współpracował z bardzo wieloma artystami, architektami, oni u niego wykonywali swoje prace. Ceramika od Bigeota zdobi wiele paryskich kamienic.
Natomiast sam również zaczął uprawiać ceramikę i zarówno interesował się właśnie tymi walorami dekoracyjnymi rozmaitych szkliw, jak i bardzo chętnie stosował dekoracje zaczerpnięte, czy to ze świata roślin, czy tak jak tutaj chyba ślimak wspina się na wazon. I kolejny z Francuzów, Bussier, który z kolei związany był z wytwórnią Kellera i Guérina w Lunéville. Dla niego charakterystyczne były naczynia o takich kształtach inspirowanych roślinami, o bardzo miękko poprowadzonych krawędziach i szkliwie, jak Państwo widzicie, niezwykle pięknym, takim subtelnym, trochę spływającym, trochę matowanym, lśniącym. I jeszcze dwa przykłady właśnie tych takich niezwykle efektownych szkliw na stosunkowo prostych kształtach. Gdyby te wyroby były poszkliwione szkliwem jednobarwnym, to pewnie nie zwrócilibyśmy na nie w ogóle uwagi. Natomiast tutaj lśnią, po prostu niesamowite efekty barwne pokazują. Pierwszym ceramikiem polskim, który był równocześnie artystą, był Stanisław Jachmin. On był artystą rzeźbiarzem wykształconym w szkole, a następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był między innymi studentem Konstantego Laszczki, który sam także był znakomitym ceramikiem. Jachmin pochodził z Mazowsza, po ukończeniu studiów w 1902 roku powrócił do Warszawy. Wynajął pomieszczenia w dawnej manufakturze księcia Michała Piotra Radziwiłła w Nieborowie i tam otworzył sobie pracownię ceramiczną. Rozpoczął tworzenie ceramiki o formach na przykład inspirowanych wykopaliskami archeologicznymi. No ale jako, że był obywatelem rosyjskim, to gdy wybuchła wojna rosyjsko-japońska, obawiając się mobilizacji, wyjechał do Francji. I tam zetknął się z ceramiką francuską, jak pisał w swoich wspomnieniach, które są przechowywane w Ossolineum, odwiedzał rozmaite wystawy, oglądał ceramikę, uczył się rzeźby w Akademii Julien i rozpoczął także pracę w wytwórni w braci Mugen i kilka figurek właśnie dla tej wytwórni zaprojektował. Natomiast zachwyciły go właśnie te szkliwa, które już we Francji od kilku lat były spotykane i które tak piękne efekty dawały. I po powrocie do Polski rozpoczął wyrób właśnie takich szkliw na naczyniach mających właśnie proste formy, proste kształty. Jachmin jest ważny też dlatego, że był pierwszym ceramikiem, który miał indywidualną wystawę w Zachęcie. To był rok 1906, a więc bardzo wcześnie, więc w tym przybytku sztuki wysokiej, sztuki czystej, nagle pojawiła się ceramika. Zachowane są zdjęcia z tej wystawy, więc była tam ceramika o takich tradycyjnych formach, ale także właśnie można zobaczyć niewielkie naczynka mające dekoracyjnie opracowane szkliwa. Jak Jachmin w wspomnieniach pisał, ta ceramika spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, że zaprzyjaźnieni artyści, malarze chcieli wymieniać swoje obrazy właśnie na jego naczynika. Tu jeszcze kilka przykładów. Większość zdjęć, które pokazuję, są oczywiście zaczerpnięte z internetu, który jest wielką, jak Państwo wiecie, kopalnią, domy aukcyjne, muzea pokazują, co mają, ale akurat te przykłady ceramiki Stanisława Jachmina znajdują się w naszych zbiorach. Może na tym zdjęciu nie wygląda to tak dobrze, ale te wazony mają identyczne formy. Natomiast dzięki różnym rodzajom szkliwa oczywiście otrzymują zupełnie różny wygląd. Jachmin był także jednym z pierwszych artystów, którzy zaczęli wprowadzać swoją ceramikę do architektury. On współpracował między innymi z Czesławem Przybylskim, architektem warszawskim, który wraz z Drewsem zaprojektował taki pasaż Luksemburga w Warszawie i tam znalazła się ceramika Jachmina, między innymi wzorowane na iberyjskich takie dekoracyjne płytki z literami, ponieważ chciał tworzyć szyldy ceramiczne majolikowe.
Tu jest przykład jego płaskorzeźby z łaźni centralnej, która otwarta została przy krakowskim przedmieściu 16 przez 18 w oficynie budynku, niemalże vis-a-vis Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Ona przetrwała wojnę w przeciwieństwie do pasażu Luksemburga. Potem istniała w niej dosyć długo łaźnia. Oczywiście wyposażenie uległo w części zniszczeniu, przekształceniom. Natomiast część właśnie tych dekoracji autorstwa Stanisława Jagmina jest zachowana. Zresztą ta łaźnia, jak opisywano, była rzeczywiście takim niezwykle eleganckim przybytkiem z grubymi dywanami, z witrażami i właśnie z przepiękną ceramiką na ścianach. Drugim polskim artystą, który można powiedzieć, że stoi u początku ceramiki polskiej z początku XX wieku, jest Wacław Bębnowski. Również student Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, z tym, że on skończył ją wcześniej niż Jagmin, był zresztą od niego 10 lat starszy i działał przede wszystkim na Kujawach w Służewie, a następnie w Aleksandrowie Kujawskim. Jego nie interesowały szkliwa, jego interesowały przede wszystkim formy, dekoracje roślinne, dekoracje, różne aplikacje nakładane na naczynia i te swoje formy powtarzał przez wiele, wiele lat, także w dwudziestoleciu międzywojennym. On wykonywał ołtarze, stacje Drogi Krzyżowej do kujawskich kościołów i rzeczywiście jest takim artystą niezwykle cenionym w tamtej okolicy. Był zresztą bardzo dobrym rzeźbiarzem. Ta patera na czarnym tle znajduje się w naszych zbiorach. Tamta była na parę lat temu na jednej z aukcji. I tu jeszcze przykłady wazonów Bębnowskiego z charakterystycznymi dla secesji motywami jaszczurki. I teraz przejdę do takiej części, gdzie będę pokazywać ceramikę z różnych wytwórni, mającą często podobne dekoracje. Francuzi niejako wzorując się, czy inspirując się ceramiką tego wybitnego twórcy okresu renesansu Bernarda Palissiego, często na przykład przedstawiali na swoich naczyniach węże, ryby, żaby. I tak też jest w tych przypadkach, jak Państwo widzicie. Tu żaby na naczyniach Biżota, którego inne wyroby przed chwilą oglądaliśmy. Ale ten motyw pojawia się również w polskiej ceramice i tu przykład takiej niewielkiej figurki wykonanej przez Karola Brudzewskiego, który z wykształcenia był lekarzem okulistą, ale był także rzeźbiarzem amatorem. Współpracował z wytwórnią Niedźwieckiego na Dębnikach i znany jest z takich eksperymentów, można powiedzieć, które teraz mogą nas trochę bulwersować, ponieważ on wszczykiwał na przykład płazom jakieś substancje specjalne, chemiczne, w związku z tym wykonywały one ten sam ruch albo zastygały w ruchu i wtedy właśnie mógł je rzeźbić. Ta figurka żaby wspinającej się na pieniek wykonana jest z terakoty, znane są także jej wersje fajansowe. A tu kolejne motywy morskie, ryby z dwóch znakomitych wytwórni skandynawskich. Obie mają genezę jeszcze XVIII-wieczną i obie przeżyły taki niesamowity rozwój i wielką popularność właśnie na przełomie wieku XIX i XX. Royal Copenhagen słynęła z malatur podszkliwnych, które były takie niezwykle delikatne, miały właśnie błękitne, seledynowe, beżowe kolory. Te trzy obiekty znajdują się w naszych zbiorach. Natomiast szwedzki Rörstrand z kolei słynął z porcelany niezwykle białej, z dekoracji roślinnych, które często były wykonane w takim delikatnym reliefie, bądź były ażurowe, tak jak na tym wazonie wyższym.
To rzeczywiście niezwykle taka piękna i efektowna ceramika. Ona ma znakomitą jakość. Porcelana jest wyjątkowo biała, a te malatury podszkliwne są tak delikatne i subtelne, że właściwie jest to, można uznać je za kwintesencję porcelany secesyjnej. I tu jeszcze dwa przykłady z motywem, kolejnym motywem, który bardzo jest lubiany przez secesję, liście i kwiaty kasztanowca, no spotykane przecież też u nas, prawda, czy na wyrobach z metalu, czy w witrażach, czy na kamienicach, a także właśnie na wyrobie z wytwórni Niedźwieckiego, projektu właśnie owego lekarza okulisty Karola Brudzewskiego. Ten ażurowy wazon no, jest chyba jednym z najpiękniejszych secesyjnych przykładów polskiej ceramiki. Brudzewski zaprojektował jeszcze te wazony w wersji pełnej i one są o wiele częściej spotykane, a obok szwedzka wersja liści kasztanowca. To jest właśnie ten pełny wazon projektu Brudzewskiego, a obok wazon projektu Jana Szczepkowskiego, który u początków artystycznej kariery związany był właśnie z wytwórnią Niedźwieckiego na Dębnikach. Później znany był, już nie uprawiał ceramiki i był znany przede wszystkim jako wybitny, znakomity rzeźbiarz. On projektował przede wszystkim formy, ale także okazjonalnie wykonywał dekoracje na fajansach od Niedźwieckiego. Może teraz powiem dwa słowa na temat tej wytwórni, ponieważ jest to nasza krakowska wytwórnia, mająca genezę XIX-wieczną. W XIX wieku powstała wytwórnia kafli Żychonia, następnie zakupił ją budowniczy Jan Niedźwiecki, a w 1900 roku została ona zakupiona przez Beatę z Matejków Kirchmajerową i Juliana Kirchmajera. I zmienili oni właściwie tę wytwórnię, można powiedzieć, o 180 stopni. To znaczy rozpoczęli wyrób artystycznych fajansów, nie zaniedbując oczywiście wyrobu kafli i pieców kaflowych, które stanowiły główne źródło zysków oczywiście dla tej wytwórni. I z Niedźwieckim, z wytwórnią Niedźwieckiego, ponieważ Kirchmajerowie zachowali tą tradycyjną nazwę, współpracowali wybitni krakowscy artyści. Współpracował właśnie, jak Państwo widzicie, Jan Szczepkowski u progu swojej kariery, ale także wykonywał tutaj swoje prace Konstanty Laszczka, między innymi takie znane medaliony przedstawiające Madonnę z Dzieciątkiem. Już teraz reklamuję swoją firmę i zapraszam Państwa na wystawę dziedzictwa, ponieważ właśnie ta Madonna będzie po raz pierwszy pokazana. Ona jest przechowywana w magazynach. Także znana jest taka figurka niewielka, przedstawiająca capka, również wykonana u Niedźwieckiego i szereg innych projektów Konstantego Laszczki. To kolejny bardzo taki, można powiedzieć, znany wazon, uznawany za kwintesencję polskiej secesji, reprodukowany właśnie chyba w każdej nieomal książce poświęconej secesji, zaprojektowany przez Jana Szczepkowskiego. A legenda głosi, że pozował mu do jednej z nagich postaci jego przyjaciel Tadeusz Richter, który z kolei był autorem malatury na tym wazonie, uważanym za kwintesencję wpływów japońskich na polską ceramikę. Oczywiście ten fryz lecących żurawi jest tak niezwykły i tak różny od wszystkiego, co tworzone było w tym czasie w Polsce, że rzeczywiście uznawany jest za taki wyjątkowy i unikatowy wyrób. A tu zupełnie inne malatury. Wazon projektu znów Szczepkowskiego, natomiast dekoracje wykonane przez Stefana Matejkę, bratanka Jana Matejki, który znany nam jest choćby z licznych projektów witraży czy mozaik, ponieważ współpracował również z wytwórnią Żeleńskich. I kolejny wazon projektu Szczepkowskiego. Dla niego charakterystyczne były te takie niezwykle masywne uchwyty.
i następne wyroby również z wytwórni Niedźwieckiego. Komplet po prawej stronie projektu właśnie Szczepkowskiego. Natomiast ja przyznam, że bardzo lubię tę malaturę z konwaliami Matejki, taką zupełnie inną od pozostałych wyrobów przez niego dekorowanych. Jak wspomniałam, w wytwórni Niedźwieckiego wykonywano przez cały czas piece kaflowe. Fajanse artystyczne robiono jedynie do 1910 roku, później zaprzestano tej produkcji, natomiast nadal robiono kafle. I tu przykłady dwóch kafli właśnie znajdujących się w naszych zbiorach, właśnie tych kafli secesyjnych z dębnickiej wytwórni. Wspominałam o łaźni pod Messalką, łaźni centralnej w Warszawie. Tam zachowały się także płytki ścienne, flizy, które pokrywają ściany tej łaźni. One były sprowadzane z Czech. Przede wszystkim były sprowadzane z Czech i układane przez warszawską wytwórnię Alina i Laurysiewicz. Natomiast były tam też kafelki o takiej szafirowej, lśniącej barwie. Uważa się, że je wykonywał Stanisław Jagmin. I kolejny wątek ceramiczny to właśnie płytki, które układano na ścianach, czy to w sieniach, czy na klatkach schodowych. Znamy je przecież także z krakowskich kamienic. Tutaj nie dałam podpisów, bo te kilka zdjęć, które chcę pokazać, to są płytki z bardzo różnych wytwórni europejskich, właściwie bardzo wiele wytwórni czeskich, niemieckich, angielskich je wykonywało. Także tutaj tylko taki niewielki przegląd rozmaitych właśnie secesyjnych dekoracji, które te płytki mogły zdobić. I kolejne. I jeszcze trzy. A teraz będą również płytki, ale powiązane jeszcze bardziej z architekturą. Chyba najznakomitszy przykład, gdzie płytki ceramiczne pojawiły się na elewacji budynku, słynny Majolika House z Wiednia. Właściwie taka całościowa dekoracja obejmująca całą fasadę tego budynku. Tutaj zbliżenia, płytki wykonane w wytwórni Wienerberger, znanej do dziś, no nie wiem, za 2 czy 3 lata będzie obchodziła swoje 200-lecie. Specjalnie właśnie wyprodukowane dla tej kamienicy. I teraz dosyć duży przeskok geograficzny. Dosłownie 2 zdjęcia z Barcelony. To przecież ten sam czas i pełna fantazji, niezwykła architektura Antonia Gaudiego do dekoracji, której wykorzystywał on właśnie ceramikę, ceramiczne mozaiki. No i ta słynna ławka w parku Giel, również pokryta mozaikami i robiąca rzeczywiście niesamowite wrażenie. Wracamy do ceramiki dekoracyjnej, do ceramiki użytkowej. Kolejna znana wytwórnia europejska, czyli Rosenburg w Hadze. Wytwórnia założona pod koniec wieku XIX. Istniejąca do bodajże roku 1917, znana z naczyń o takich właśnie niezwykłych często kształtach oraz z roślinnych, przede wszystkim roślinnych dekoracji, mających właśnie bardzo takie delikatne barwy i dosyć skomplikowane formy. W Rosenburgu wymyślono coś, co nazwano porcelaną skorupkową. To była taka porcelana o niezwykle delikatnych ściankach, niezwykle przejrzystych. No, porcelana jest materiałem bardzo przejrzystym, ale porcelana skorupkowa wydaje się być rzeczywiście utworzona ze skorupki jajka. I tu kilka przykładów właśnie tych niezwykle efektownych wyrobów holenderskich. I jeszcze kilka. Oczywiście różnorodność dekoracji jest bardzo duża, ale właśnie te ulubione motywy roślinne bardzo, bardzo charakterystyczne dla Rosenburga. I jeszcze
jedna filiżanka ze spodkiem. Motywy roślinne nie tylko dekorowały naczynia, ale także inspirowano się formami roślinnymi, projektując formy naczyń. Miśnia, no jak wiemy, najstarsza europejska manufaktura, fabryka porcelany. W roku 896 ogłoszono tam konkurs na zaprojektowanie serwisu, który miał być niezbyt drogi i mógł być produkowany na dużą skalę, i właśnie ten konkurs wygrał Konrad Henschel, który uznawany jest za takiego najwybitniejszego projektanta secesyjnego właśnie dla fabryki miśnieńskiej. Jak Państwo widzicie, formy naczyń inspirowane są krokusami i taką też nazwę nosi ten serwis. My mamy jedynie dzbanek w naszych zbiorach z tego serwisu, natomiast obok talerz z dekoracją Fliegelmuster, zaprojektowaną również przez Henschela, która stosowana była na serwisie mającym bardzo tradycyjne formy. Natomiast dzięki tej dekoracji on rzeczywiście nabierał takiego secesyjnego charakteru. I kolejne przykłady miśnieńskiej secesyjnej porcelany. Z miśnią współpracował również wybitny belgijski artysta, architekt, projektant Henry van de Velde. On zaprojektował serwis, który składał się z 42 elementów i miał taką niezwykle dynamiczną dekorację. Ale van de Velde współpracował także z wytwórniami kamionki. Tu przykłady naczyń kamionkowych. To były wytwórnie na przykład w Herr, w Grenzhausen czy w Birgel. No i rzeczywiście te zarówno kształty, jak i dekoracje wyraźnie wskazują na okres, w którym one powstały. I przenosimy się teraz do Wiednia. Jeden z najbardziej takich znanych i eleganckich serwisów początku wieku, zaprojektowany przez wybitnego architekta Józefa Hoffmana, który projektował także meble, projektował także ceramikę. W Austrii w tym czasie nie było fabryki, która mogłaby się podjąć produkcji tego serwisu, dlatego też jego produkcję zlecono wytwórni znajdującej się na terenie Czech. I również w czeskiej fabryce Thurn und Teplitz powstawały te efektowne naczynia robione dla firmy Ernsta Wallisa. Ernst Wallis był takim niezwykle zamożnym kupcem, handlował ceramiką, handlował porcelaną, wzniósł w Wiedniu 5-piętrowy magazyn, gdzie właśnie sprzedawał porcelanę. Po jego śmierci firmę przejęli jego synowie i właśnie dla tej firmy Karl Klaus oraz inni projektanci tworzyli takie efektowne i rzeczywiście niezwykłe naczynia. I tu kolejne przykłady właśnie ceramiki robionej dla Ernsta Wallisa. Wazon ten smuklejszy, zaprojektowany przez Józefa Hoffmana, o którym już mówiliśmy, on był między innymi projektantem słynnego Pałacu Stoklet w Brukseli. Takiego rzeczywiście niezwykle efektownego budynku, który jest uznawany za kwintesencję Gesamtkunstwerk, a więc takiego dzieła całościowego, łączącego architekturę, sztuki użytkowe, wnętrza. W tym pałacu znajdowały się między innymi obrazy i mozaiki projektowane przez Klimta, no i także elementy ceramiczne. A tutaj kilka przykładów polskich z naszej z kolei najstarszej fabryki ceramiki, porcelany, czyli Ćmielowa. Nie ma ich wiele. Właściwie najbardziej znanym takim książkowym przykładem jest właśnie ten wazon liść.
który zresztą był produkowany także w latach 20. A teraz nie wiem, czy to Ćmielów, czy As robi swoje wersje właśnie tego wazonu. I kilka filiżanek o takiej, można powiedzieć, nieco secesyjnej dekoracji i formach. Ta na czerwonym tle to jest fason Giewont. Ale początek wieku to także poszukiwanie stylu narodowego. I tu chciałam pokazać Państwu kilka dosłownie przykładów właśnie ceramicznych. W Polsce wiadomo, styl zakopiański Stanisława Witkiewicza, który obejmował architekturę, meble, wyroby z metalu, rozmaite elementy wyposażenia wnętrz, ale także właśnie ceramikę. I to jest jedyny przykład porcelanowy. Stanisławowi Witkiewiczowi bardzo zależało na tym, aby produkować serwisy w stylu zakopiańskim. Jego przyjacielowi Karolowi Beniemu udało się, można powiedzieć, namówić, przekonać fabrykę w porcelany w Sèvres do wyprodukowania takich serwisów, ale wyprodukowano tylko dwa egzemplarze. Jeden dla Beniego, drugi dla Witkiewicza. Witkiewicz przekazał właśnie ten serwis do zbiorów naszego muzeum. I tu jeszcze dwa przykłady naczyń z tego serwisu. Jak Państwo widzicie, kształty nawiązują do czerpaków zakopiańskich, te charakterystyczne uszka i wszelkie ornamenty, które są spotykane choćby w architekturze Stanisława Witkiewicza. Krzyżyk niespodziany, ząbce, te gwiazdy, które spotykane są na sosrębach. Nie wiem, czy widać na Mleczniku, ale tam są jeszcze takie delikatnie wyryte leluje, także no rzeczywiście kwintesencja stylu zakopiańskiego. Ale inne wytwórnie także próbowały produkować naczynia w tym stylu i tu jest wersja fajansowa właśnie z wytwórni Niedźwieckiego, zaprojektowana przez Szczepkowskiego ewidentnie w oparciu o naczynia z serwisu tego Sèvres, natomiast przystosowana oczywiście do innego materiału, ponieważ jest to wyrób z fajansu. I kolejna wersja serwisu zakopiańskiego, Szczepkowskiego, już taka można powiedzieć bardzo przerysowana, z kolorowymi dekoracjami. Te serwisy są spotykane w kilku muzeach, między innymi właśnie u nas się znajdują. Natomiast my nie mamy w ogóle niestety w naszych zbiorach tego drugiego serwisu projektu Szczepkowskiego. Posiadamy jedynie dwie niewielkie filiżanki, takie jak ta tutaj właśnie z boku. I ćmielowska wersja serwisu w stylu zakopiańskim. Już właściwie te nawiązania są takie bardzo odległe, ale są wyczuwalne zwłaszcza w rysunku uszek. Nie tylko oczywiście w Polsce poszukiwano stylu narodowego i próbowano go także odnaleźć w ceramice. To jest fińska fabryka Arabia, gdzie rozpoczęto wyrób naczyń mających bardzo takie charakterystyczne dekoracje. Badacze twierdzą, że to jeden z importerów amerykańskich zamówił właśnie w Arabii dekoracje zaprojektowane przez wybitnego fińskiego artystę. Co prawda nikt nie wie, kim był ten artysta. Podejrzewani o to są trzej wybitni architekci fińscy. Natomiast nie jest do dziś ustalone, który z nich, czy którykolwiek z nich zaprojektował te dekoracje. Te naczynia były produkowane aż do lat 20. Potem już odstąpiono właśnie od tego typu dekoracji. I tu jeszcze kilka przykładów właśnie tych fińskich wyrobów, jak gdyby realizujących narodowe dekoracje fińskie. I z kolei przykład ze Lwowa, wytwórnia Jana czy Iwana Lewińskiego, budowniczego architekta, z którego pracowni wyszło wiele lwowskich kamienic. On także produkował ceramikę,
której dekoracje nawiązywały czy to do haftów ukraińskich, czy do dekoracji wywodzących się z ceramiki huculskiej. I na koniec już nie pokazywałam ceramiki Szolnaja, ponieważ ją możecie Państwo zobaczyć tutaj. My w zbiorach posiadamy jedynie wyroby XIX-wieczne, takie bardzo historyzujące i jedynie ten jeden dzban, który ma dekorację wykonaną tą słynną techniką eozynową, którą właśnie Szolnaj wynalazł. Także myślę, że to wszystko. Dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę, albo jakieś refleksje. Może Państwo macie jakieś ulubione swoje wyroby ceramiczne i nie tylko secesyjne. Gdzie można je zobaczyć, tą ceramikę? Gdzie ona jest prezentowana? To znaczy, jeśli chodzi o ceramikę polską, to największy zbiór posiada Muzeum Mazowieckie w Płocku. I tam one znajdują się na ekspozycji. Te wyroby, które znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie, są eksponowane w Galerii Rzemiosła. To są dwie gabloty, jedna z ceramiką europejską, jedna właśnie z fajansami z Dębnik. Okazjonalnie je zmieniamy, ponieważ chcemy te dębniki jednak pokazywać. W Muzeum Historycznym w kamienicy Hipolitów również znajduje się ceramika secesyjna, bo to jest takie secesyjne wnętrze, prawda? Więc tam też są dębniki i wyroby z innych wytwórni. Muzeum Rzemiosła, o którym Pani wspomniała, gdzie jest? W Płocku. Ale to krakowskie to jest? Nie, to jest Muzeum Narodowe w Gmachu Głównym, Galeria Rzemiosła Artystycznego. Nie ma go na ekspozycji. Jak są wystawy stylu Zakopiańskiego, to oczywiście. Nie pamiętam, czy będzie, chyba go nie będzie na dziedzictwie niestety, ale w przyszłym roku w Kamienicy Szołajskich organizujemy wystawę Kraków około 1900, więc może uda mi się przekonać koleżankę, aby także go pokazać. Bardzo, bardzo jest piękny. I rzeczywiście ma znakomitą jakość, bo porcelana jest wyjątkowo delikatna i zdobienia, złocenia również są znakomitej jakości. Można zapytać, a dlaczego tylko dwa egzemplarze były wykonane? Czy jest po temu jakaś wykładnia, jakieś wytłumaczenie, czy tak trudny technologicznie, ja powiem, Nie, sprawy finansowe przede wszystkim zaważyły. To po prostu dr Karol Beni sfinansował wykonanie tych serwisów. W muzeum w Sewr znajdują się bodajże dwa czy trzy naczynia z tego serwisu. Zapytanie dotyczące płyty ceramicznych do wykładzie. Czy te same wytwórnie produkowały, czy inne? To było różnie, ponieważ na przykład ta znana wytwórnia Villeroy i Boch produkowała zarówno naczynia, jak i płytki. Także czeskie wytwórnie często produkowały naczynia i płytki, ale były też tylko takie, które produkowały na przykład tylko płytki i kafle piecowe, czy jakieś elementy architektoniczne. W zbiorach naszego muzeum jest bardzo niewiele secesyjnych płytek, natomiast mamy znakomitą kolekcję płytek angielskich, XIX-wiecznych, zakupionych na wystawach światowych w Wiedniu w 1973 roku i w Paryżu w 1978, 1800 oczywiście. One były kupowane przez Muzeum Techniczno-Przemysłowe w Krakowie. A gdy muzeum w 50 roku zostało zlikwidowane, jego zbiory zostały połączone ze zbiorami Muzeum Narodowego w Krakowie. To mają bardzo krótko, bo skończył 11 lat. Czy to można zaliczyć do... Nie. To jest historyzm, to jest zupełnie coś innego i ją nie produkowano 11 lat, ale jedynie 2. To są w literaturze po prostu są błędy, ale to już zostało sprostowane. W
tym serwisie Witkacego użyła Pani kilka terminów zupełnie mi obcych. Czy mogłaby Pani wrócić byśmy mogli do tego serwisu, by nam Pani może wytłumaczyła, dobrze, co które elementy oznaczają, dobrze, jak się nazywają. Dziękuję. Na koniec. Mianowicie? Tam jakiś krzyż. A, dobrze. Dobrze. No to tutaj damy zbliżenie. Tu jest taki ornament, tak zwane ząbce, które może być taka, po prostu taki zygzak. Aha, przepraszam, o właśnie. Zygzak tutaj u góry na krawędzi. Podwójny albo tutaj pojedynczy wzdłuż uszka. Tutaj na uszku, nad uchwytem na palec jest krzyżyk niespodziany, czyli taki znak, który miał chronić od złego. On był właśnie spotykany na wyrobach zakopiańskich, podhalańskich, właśnie często służących do jedzenia. Tu, w tym miejscu. Krzyżyk niespodziany. Tutaj są leluje, czyli jak gdyby kwiaty inspirowane liliami. O, w tym miejscu, o tutaj widać takie, one są bardzo, bardzo delikatne, prawie ich nie widać. Tutaj też są te ząbce tak zwane. No a tutaj oczywiście są gwiazdy, które są spotykane na Sosrębach, czyli na tej takiej głównej belce w chałupach zakopiańskich. Ale to ja wiem, czy to z arabskimi? A te fińskie. No one są takie właśnie trochę dziwne. Tam zresztą pojawiają się na tych wyrobach często motywy swastyki. Tutaj jest taka trochę rozbudowana, ale znam też takie właśnie, ale właśnie to ma być ta narodowa dekoracja fińska. A może dekoracyjne naczynie po prostu? Nie wiem. Może do żadnego serwisu przedmiotu katalogu nie pasuje, nie wiem w ogóle co to jest. Tak zrobione. Przy okazji Pani pokażę. Dobrze. A proszę, czy dużo kobiet się zajmowało ceramiką, bo tam na tym wstępnym slajdzie była tylko jedna. A niestety niewiele. Ja dopytam, czy wiele kobiet się zajmowało ceramiką. Niestety niewiele. Właśnie na pierwszym zdjęciu była Maria Męcina Krzeszowa, zresztą francuska z pochodzenia. Zajmowało się na przykład wcześniej garncarki na terenie Huculszczyzny. Było ich kilka, czy w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Na początku wieku to przede wszystkim była domena mężczyzn. Może dlatego, że była to sztuka, która, no nie wiem, uważano, że wymaga dużego wysiłku fizycznego, a poza tym taka niebezpieczna, ponieważ z jednej strony obrabianie gliny to taka dosyć ciężka fizyczna praca, no a poza tym wypalanie, piec, ładowanie tam drewna, więc też, chociaż często oczywiście ci ceramicy mieli rozmaitych pomocników, prawda, nawet jeśli mieli własne pracownie. Ale sama praca rzeczywiście była bardzo ciężka, ponieważ wypalanie trwało wiele godzin i trzeba było cały czas zwracać uwagę na temperaturę. No więc w tamtych czasach no, uważano, jak sądzę, że kobiety nie poradzą sobie z takim zadaniem, a Maria Męcina Krzeszowa czy Zofia Szydłowska, też krakowska ceramiczka, niestety z troszeczkę późniejszego okresu, dlatego jej prac nie pokazałam. No jakoś znakomicie sobie z tym radziły. Szydłowska miała swoją pracownię ceramiczną na ulicy Podwale
I w relacjach jest mowa o tym, że gdy paliła w tym swoim piecu, to ściany tak się nagrzewały, że aż dywany, które były, czy jakieś klimy wiszące na ścianach, były gorące i ona także je tam układała, aby to ciepło nie przenikało dalej do sąsiednich mieszkań. Pytanie, czy ta rubryka zdebnik, czyli zabudowania się trwały? Nie. Ale piece zdębnik można znaleźć jeszcze w krakowskich domach. No mam nadzieję, że wymiana pieców teraz im nie zagrozi. Może zostaną przerobione na elektryczne albo pozostaną po prostu jako elementy dekoracyjne. Bo tych pieców już jest coraz mniej, także one nie wiem, w latach 80., 90. były masowo wyburzane. My dostaliśmy taki duży zbiór kafli, które młody człowiek zbierał po prostu na tych gruzowiskach, które na ulicach w tamtym czasie się znajdowały i przekazał nam, nie wiem, kolekcję, no, około 200 kafli z różnych wytwórni. Niektóre są sygnowane, większość jest insygnowana, ale są wszystkie te najważniejsze wytwórnie kafli w Krakowie, a było ich pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, no, dużo. Budynek administracyjny fabryki Niedźwiedzkiego przetrwał. Ale coś tam, prawda, jest... Tam dawniej był zakład oczyszczania w okresie międzywojennym, a obecnie są jakieś zabudowania chyba, prawda? Ale teren jest do zobaczenia. Natomiast na dębnikach, Męcina Krzeszowa również miała swoją pracownię na dębnikach, także dębniki były tym takim miejscem, gdzie ceramika i garncarstwo krakowskie bardzo się prężnie rozwijało. Zresztą wtedy dębniki nie należały do Krakowa, prawda, bo one chyba w 1910 roku w czasie reformy prezydenta Leo zostały włączone do tego wielkiego Krakowa. Zresztą w pobliżu tego zakładu na elewacji jednej z kamienic jest taki piękny fryz z liśni kasztanu. Ulica Bałuckiego przy rondzie Grunwaldzkim. A słyszałam, czy nie wiem, bo tam nie byłam, ale słyszałam, że z kolei właśnie ta willa, w której mieszkał Józef Męcina Krzesz i Ludwika, że ona zdaje się została wyburzona. I to niedawno, dosłownie nie wiem, może 2-3 lata temu. Też secesyjna willa. Chciałam zapytać, fascynujące w tym temacie, o który pani tak pięknie i ciekawie zreferowała, sprawa polew, eksperymentowania, szukania tej, która odpowiada artyście, prawda? Na pewno to wymagało dużego czasu, cierpliwości, zapewne wypadki rozmaite przy tym były, wiadomo. Czy zachowały się, no można powiedzieć tak po aptekarsku, receptury? Opis substancji, poszczególnych składników, które na to składały. Znaczy takie dokładne receptury na pewno nie, ponieważ każdy artysta tworzył je dla siebie i nie dzielił się nimi z innymi. Zresztą tak też było w dawnych manufakturach porcelany, że wszystko było szczerzone i tak jak tworzono, prawda, porcelanę, to nie chciano, aby z miśni ta receptura się wydostała i dopiero została w jakiś sposób wykradziona niemalże i rozprzestrzeniła się po Europie. I podobnie było z ceramikami. Każdy miał własne receptury, każdy miał własne składy szkliwa i nawet zdarzało się tak, że gdy umierał, to gdy chorował i wiedział, że umrze, to na przykład w testamencie kazał zniszczyć te swoje notatki. Nie wiem, czy rzeczywiście nie zachowały się żadne we Francji, ale jeśli chodzi na przykład o receptury Jagmina, to one nie są znane. Przepraszam bardzo, z jakiej manufaktury albo fabryki pochodził ten zestaw z Krokusem? Miśnia. To był majster. Aha, okej. Dziękuję bardzo.
Tak jak pani wspomniała, w zbiorach Muzeum Narodowego Żolno jest niewiele. W Muzeum w Płocku mamy dwa obiekty, które aktualnie znajdują się u nas na wystawie. Tak więc jeżeli chcą państwo zobaczyć ceramikę Żolno i to kilkadziesiąt obiektów jeszcze do 2 lipca w Krakowie, serdecznie zachęcam. A w przyszłym tygodniu ogólnokrakowskie wydarzenie, na które państwa również serdecznie zapraszam, w piątek Noc Muzeów. Myślę, że to też będzie dobra okazja, żeby zobaczyć naszą wystawę. Od godziny 18 do godziny do 22, co godzinę zwiedzanie wystawy z przewodnikiem, więc serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękuję. To ja jeszcze w takim razie jedno słowo. Jak państwo zwiedzicie już z przewodnikiem wystawę w Międzynarodowym Centrum Kultury, to zapraszam do Muzeum Narodowego, na przykład do Hotelu Krakowia, gdzie po wielu latach będzie można wejść do holu. Będziecie mogli państwo zobaczyć złotą mozaikę pani Krystyny Zgód-Strachockiej, a także odsłonięty niedawno fryz miasta państwa husarskich w dawnym biurze Orbisu. To jest piękny spacer pomiędzy MCK a MNK, więc tak. Zapraszamy. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze. Dziękujemy bardzo.